Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Takie Buty, tym razem wyjazdowym. Jesteśmy razem z Maksiem. Siema. I jesteśmy w Poznaniu w Starym Browarze. Tutaj w galerii właśnie przy Starym Browarze odbywa się wystawa, która została zorganizowana razem z Design Museum, na którą zostaliśmy tutaj zaproszeni. Design Museum jest z Londynu, co ciekawe, więc jest to dosyć duże wydarzenie. I na tej wystawie powiemy Wam, co tutaj możecie zobaczyć. Możecie ją odwiedzić aż do 10 marca. Także mega długo, mega dużo jest czasu, żeby ją tutaj odwiedzić. Jest tutaj masę dobrych butów, ale o tym powiem Wam w dalszej tutaj części odcinka, bo jest tutaj naprawdę dużo do gadania. No właśnie myślę, Maćku, że przede wszystkim pominąłeś to, o czym jest cała wystawa. No. Czyli wystawa nazywa się Sneakers Unboxed. No, dokładnie. I jest poświęcona całej historii sneakersów, tym jak to się rozpoczęło, jak się rozwijało i czym jest w dniu dzisiejszym. Dokładnie. O nowych technologiach, o butach, które przychodziły naprawdę różne kosmiczne projekty, które nie wychodziły nawet na światło dzienne, tylko zostały gdzieś tam, wiecie, zostawione w otchłani po prostu kultury, żeby nikt o nich za bardzo nie słyszał. Tutaj je można zobaczyć, naprawdę jest tego masę po prostu. Ale na początku przejdziemy sobie klasycznie, co tam ostatnio porabialiśmy, bo no, ja ostatnio jestem mega zagoniony tutaj. W ogóle się dowiedziałem, że będę, nie wiem, jakiś tydzień temu, nawet chyba nie cały. Także no, jest dosyć intensywnie. Promowałem jeszcze Dolny Śląsk i tutaj bardzo apel do Was, jeżeli widzicie jakieś zbiórki i tym podobne na temat, wiecie, powodzian, to największą taką rzeczą, którą możecie zrobić, to przyjechać po prostu na ten Dolny Śląsk, bo naprawdę większość rzeczy działa, większość rzeczy jest po prostu dalej do zwiedzania możliwe, możecie tam robić naprawdę masę świetnych rzeczy. I to taki apel jeszcze tutaj przed samym odcinkiem, no bo naprawdę warto w taki sposób pomagać, bo wiecie, no jak jest na zbiórkach, czasami się na coś natniecie, czasami wyjdzie to gorzej niż miało być i no lepiej po prostu w taki sposób wspomóc przedsiębiorców, no bo tam tak masę po prostu osób anulowało te rezerwacje, że będą mieli drugą falę po tej powodziowej anulacji po prostu i mogą sobie z tym nie poradzić. No bo jedno to jest odbudowa tego, co zostało zniszczone, a drugie to, że to, co jednak przetrwało w nienaruszonym stanie, też musi jakoś normalnie funkcjonować, a ze względu na takie zachowania po prostu nie jest w stanie. Dokładnie. No. To u ciebie. Wiesz co, no ja wróciłem na studia, więc też ostatnio bardzo intensywny okres, zupełnie inaczej niż ty, ale wróciłem sobie na studia, gdzieś tam powoli zaczynam sobie to wszystko łączyć z pracą, z tym, co my tutaj sobie robimy prywatnie. Udało nam się wyrwać, teraz tak naprawdę w środku tygodnia czwartkowo-piątkowy wyjazd, więc jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam jednak znajduję czas, żeby się rozwijać. Mam nadzieję, że też wrócę dla Was bardziej na Instagrama. Maksiowi mogłem zrekompensować w końcu mój wyjazd do obejrzenia Szaka w Warszawie. Także jesteśmy jeden. Jeden. Ogółem też chciałem powiedzieć o czym, zaraz tutaj mi się przypomni, bo po prostu mi padła pamięć aktualnie, ale jest to na mega szybko w ogóle nagrywane, bo wymyśliliśmy, że możemy tutaj zrobić ten podcast tak naprawdę wczoraj, będąc tutaj. Chyba 18:30 była. Dokładnie i no nigdy chyba tak na spontanie aż nie nagrywaliśmy, naprawdę. Bo jak zobaczyliśmy, jak to tutaj wygląda, no to uznaliśmy, że naprawdę warto. Znaczy przede wszystkim, pewnie będziemy rozwijać się w ostatniej części odcinka na ten temat, ale żebyście wiedzieli, jaka to jest skala, to wszyscy jak tu przyjechali, byli przekonani, że to będzie jedno piętro, jedna wystawa i tak dalej. I my zwiedzamy sobie to piętro, był przewodnik, który o tym opowiadał. Gość, który to wszystko projektował, który się tym zajmował wraz z pomocą tej kobiety z Londynu, z Design Museum. I kończyłem pierwsze piętro, wszyscy już chcą się rozchodzić, oni mówią, hola hola, ale my mamy jeszcze dwa piętra. No. I, aha, okej, okay, dobra, także naprawdę jest tutaj mocno. Pogadamy sobie też o rzeczach, które było na pewno ciekawe, które się ostatnio działy i naprawdę było bardzo dużo różnych jakichś ciekawych projektów i jedną z takich rzeczy, która mi mocno utkwiła w pamięci z ostatnich paru tygodni, to były buty A$AP Rocky'ego, które wyglądają jak były z gry komputerowej, z lawy. O właśnie, chyba to jest bardzo trafne porównanie. Maćku. Dokładnie, nie? I najlepsze jest to, że one się rozsprzedały. Ja myślałem, mówię, dobra, może kupię na recenzji, pokażę Wam, jak to wygląda na ten, ale no nie ma opcji. Wszystkie poszły po prostu i widać, że A$AP Rocky robi taką robotę w tej Pumie, że wow po prostu. Czy znaczy w ogóle to jest coś, co bardzo nie pasuje do Pumy, nie? Puma gdzieś tam tak, no. Zawsze miała dosyć wąskie, chociaż wczoraj rozmawialiśmy o 20-letniej historii Pumy i 20 lat temu to wyglądało trochę inaczej, ale te ostatnie czasy Pumy jednak nam się kojarzyły z taką bardzo wąską linią butów, że nie było tam za bardzo eksperymentowane, a nagle wchodzi A$AP Rocky i robi coś w ogóle dosłownie z innej planety, bo to wygląda, jakby ktoś miał z kosmosu w nich przylecieć. Moim zdaniem kawał dobrej roboty, bo to jest coś zupełnie innego, ale wygląda bardzo dobrze i ma
kolory czarny i czerwony bardzo łatwo je przyfitować. W szczególności do tego racingowego stylu, który dokładnie ma, nie? I to naprawdę działa mega dobrze marketingowo też, no bo jak zobaczycie te buty, no to większość osób się zaciekawi w ogóle, łota, nie? Co to jest co w ogóle? Co się dzieje? Także pod względem marketingowym i samego designu, no to te buty są kosmiczne. Pod względem marketingowym, nie wiem czy widzieliście reklamę Converse'a, to Converse też wygrał z Chuck Taylorami, one są tak, jest tak zabawna ta reklama. Jak zrobić bekę z korporacji i ze swojego projektu i jeszcze go sprzedać, nie? To jest po prostu połączenie. Ale to jest właśnie mastermind, zanim ludzie się zaczną z ciebie śmiać, że wypuściłeś coś średniego, bo jakby nie patrzeć, ten but nie jest niczym specjalnym, oprócz tego, że ma pieska. Dokładnie. To zawsze jest wartość dodana, umówmy się. Dokładnie. Ale oprócz tego, że ma pieska, to nie jest nic specjalnego i jak ludzie zaczęli się negatywnie nakręcać, oni wypuszczają taki spot i wyprzedzają ludzi. I już nie możesz się z tego śmiać, bo oni sami się z siebie śmieją. Dokładnie. No to jest mistrzostwo świata. A jak w ogóle wchodzi ten człowiek z takim pseudopyskiem, pyskiem psa, to mistrzostwo świata, nie? No naprawdę, nie? Jeszcze samo to, jak w jaki sposób przedstawiają w ogóle ten produkt, że może byśmy zrobili 10 kolorów, nie? I one się pojawiają, nie? Mistrzostwo świata, jeśli chodzi o marketing. I to jest jeszcze to, że wszyscy faktycznie mają z tego bekę, że nie wiem, Farel miał zrobić na przykład Adidasy i 20 różnych kolorów, nie? I wszyscy, wow, ale super pomysł, nie? Zrobić 20 różnych kolorów butów, na pewno ktoś będzie się tym jarał, a tutaj, wow, nie? Jak to w korporacjach wygląda, także naprawdę na maksa to jest dobrze rozwiązane. Z bardzo dobrych marketingowych ruchów to w końcu połączenie też Adidasa, który połączył Bad Bunny'ego, który jest jednym z najpopularniejszych artystów w ogóle aktualnie na świecie, czego bardzo dużo ludzi nie czai u nas w tym zakątku świata, bo jednak reggaeton i reggaeton, tak, jeżeli reggaeton, reggaeton. Nie, to ja mam zawsze problem z wymową, więc nie pytaj się mnie. Reggaeton jest no mega popularnym gatunkiem, każdy film, co wypuści jakiś teledysk, to ma miliard praktycznie. No i połączyć go z gołtem piłki nożnej, z Messim, no to naprawdę był bardzo dobrym pomysłem. I będziemy mieli korki, i będziemy mieli gazelę z tego, co widzimy. I podobno koszulkę. Z tego wszystkiego ta koszulka wygląda chyba najlepiej. Znaczy ogólnie koszulka jest bardzo ciekawym projektem, bo no nigdy inna, na koszulce, tak. Właśnie, jest zupełnie inna. Nigdy na koszulce Argentyny nie mieliśmy brązowego, no. A tu mamy taki brązowy, jeden z tych klasycznych odcieni dla Bad Bunny'ego. No, który się połączony w większości butów. Dokładnie, połączony z białym i błękitnym reprezentacji Argentyny. Bardzo nieoczywiste połączenie, ale koniec końców to wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, zgadzam się. I tak naprawdę jeszcze te samo połączenie, że fajnie, że są korki i fajnie, że są właśnie jakieś buty lifestyle'owe, no to jest w sumie coś, co naprawdę warto robić. I to są znowu gazele chyba, nie? I to są znowu gazele. Kojarzę. Tutaj tak naprawdę chyba najgorsza kolorystyka tej gazeli, niestety jaka wychodziła. Trochę też jest problem z tym logiem Messiego, z nim, to on jest takie bardzo Maciek sportowe. Maciek tak to właśnie nazwał, szybkie. On jest za szybkie po prostu do takich lifestyle'owych projektów. No ale tak czy siak jest to naprawdę bardzo dobry ruch, które widać, że są już coraz to lepsze niż to, co widzieliśmy przez ostatnie parę lat. No przede wszystkim marketingowo to dobrze strzela, no bo właśnie wykorzystanie jednego z najpopularniejszych muzyków w stajni Adidasa z jednym z najpopularniejszych sportowców i z samego tego tematu to powinno zażyć. Wiadomo, że mamy czasy takie, jakie mamy i nie musi, dokładnie. Ale powinno, tak? Wszystko wskazuje, żeby się udać. Powinno, nie? Dokładnie. Tak samo powinno zażreć cała kolekcja z Fear of God, ale to się nie udało, ale w końcu dowiedzieliśmy się w sumie, czemu to tak nie pykło. Co poszło nie tak, bo sam Jerry Lorenzo po prostu wyszedł i w podcaście powiedział, o co chodzi z całą tą kolekcją, czemu to tak wygląda, a nie inaczej. I ogółem trochę go rozumiem, że on jest zadowolony tak jakby z tego, co wypuścił. On tak jakby te rzeczy, które zrobił, jemu się podobają i tak jakby dla niego to jest to, co chciał zrobić. Tylko po prostu za bardzo nabudowali hype wokół tej kolekcji i wyjaśniał tam, że podpisując kontrakt z Nike, miał 2,5 roku na przygotowanie tego projektu i po 2,5 roku dopiero wypuścili informację, że coś będą razem robili i wypuszczą buty, jak już mieli je zrobione. No i wtedy ludzie, jak je zobaczyli od razu, no to byli zajarani, że ej, to są nowe buty, w ogóle tego nie widzieli wcześniej. I to też jakby nie było, były pierwsze takie buty od nowa zrobione w Nike, no tak, od bardzo długiego czasu, jeszcze z Jerry Lorenzo, gdzie filmowo wtedy było. Jeszcze były faktycznie zupełnie inne, że tam nie widziałeś w ogóle elementów wziętych z innych modeli Nike'a, tylko to było faktycznie zupełnie coś nowego. Dokładnie i było widać, że po prostu zostało to przemyślane, a tutaj powiedział, że jak podpisali umowę, to na drugi dzień było od razu, wiecie,
wow, że Spirov God podpisał umowę, że Jerry Lorenzo będzie robił najlepsze buty w ogóle w Adidasie, najlepsze ciuchy i tak dalej. I nagle spadła na niego ogromna presja, to jakby, do której nie mógł się przygotować w żaden sposób, bo chciał przygotować ten projekt przez 2,5 roku. I faktycznie tyle to robił i to też zwrócił na to uwagę, że jak ktoś czeka na coś przez 2,5 roku i dostanie coś, okej, fajnego, ale nie super, mega, wow, no to po prostu właśnie ma takie podejście, jak większość ludzi ma podejście do tej kolekcji. No i to był chyba główny tak naprawdę przyczynek tej porażki. A mamy też jeszcze jeden produkt, który nie został jakoś super dobrze przyjęty. Tutaj zanim do tego przejdziemy, to ja chciałbym się jeszcze na chwilę odnieść do twoich słów. Weźmy pod uwagę to, że Lorenzo rzadko w ogóle się tłumaczy ze swoich rzeczy, więc jeśli on musiał wyjść i się tłumaczyć, no, znaczy, że coś naprawdę jest nie tak. No i problem był też taki, że przez te 2,5 roku nic nawet nie było leakowane, tak? Żyjemy w kulturze leakowania, gdzie potrafiliśmy czasami mieć codziennie leaka i codziennie zmieniałeś i jarałeś się czymś innym, ale pamiętałeś to, co było tydzień temu. A tutaj przez 2 lata nie dostaliśmy żadnego zdjęcia, nic. Było jedno zdjęcie promocyjne z tymi 3 paskami na karku i to było wszystko. Potem nie? bluza, której i tak nie dostaliśmy. Tak, w której wyszedł. I to, ale i tak, to jak już było coś, to był tak pozytywny odbiór, że widać było, że ten rynek potrzebuje tych leaków. Tak, że chce tego, a ich nie w ogóle, było. Że chce te produkty, nie? Tak, dokładnie. I to jakby od tego, jak dostawaliśmy te leaki, to każdy chciał to, ale już po prostu potem zaczął mieć takie podejście jak ja, że już byłem zrezygnowany trochę, że ile można czekać jakby na taką kolekcję, nie? Od zapowiedzi od niej, więc no naprawdę to jakby przeciągnęli tą stronę. No, a wracając do tematu, który chciałeś rozpocząć, to w zupełnie innym tonie poszła kolaboracja między Matą a Adidasem, bo tam nie było 2,5 roku czekania. W zasadzie, nie. Znaczy Mata już jakiś czas współpracuje z Adidasem, ale te buty zostały zapowiedziane co, 3-4 dni przed dropem? Dokładnie, coś takiego były wrzucone? Szybko. Mamy tutaj właśnie, proszę bardzo, buty Maty. Nie wiem, czy tutaj złapie nam tą koronkę piękną. Tą koronkę piękną, ale mamy tutaj buty Maty, które możecie też zobaczyć na tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś złapie ostrość, chociaż nie jestem pewien, ale postaram się wam gdzieś tam jeszcze dorzucić właśnie same detale tego buta. Sam Mata też się pojawił tutaj na wydarzeniu, co było dosyć niespotykane, no, że w ogóle, w zasadzie, bo nikt nie wiedział o tym, ludzie byli tak w szoku, że nawet nikt nie zdążył zareagować. Nie było żadnych okrzyków, żadnych oklasków, tylko to było takie wrycie w co jest, szok, nie? Co jest? I wszyscy stoją i tylko patrzą, nie? No, dokładnie, ale no były tutaj właśnie te buty, o których też byśmy chcieli pogadać, bo miałem robić recenzję, ale chyba, no może i tak wam ją zrobię tak osobno. W ramach odcinka. W ramach odcinka powiedzmy, ale faktycznie są to buty, które są bardzo mocno jechane przez dużą część środowiska. Wydaje mi się, że ze względu na to, że detale tego buta, one są mega mało widoczne. No to jest właśnie problem białego detalu na białym bucie, tak? Dokładnie. Czy po prostu detali w takim samym bądź bardzo podobnym kolorze. I my wczoraj przeprowadziliśmy dosyć długą rozmowę jeszcze z innymi uczestnikami eventu na temat tej pary, na której w ogóle tutaj na wystawie mamy nie tylko one, tylko całą instalację im poświęconą. Dokładnie. W stylu tej promocyjnej. Że ta instalacja promocyjna jest, lepsza, bardzo dobra. Jest lepsza to jest niż buty. Tak, to jest zupełnie temat na inną rozmowę. No. Ale właśnie problem jest taki, że ja mogę zdawać sobie sprawę z tych wszystkich detali, ty możesz to wiedzieć. Wy możecie to wiedzieć, jak wam powiemy, albo macie te buty w ręku, ale problem był taki, problem były dwa. Pierwszy problem był taki, że na zdjęciach praktycznie nie było widać tych detali. Gdybyśmy o nich nie przeczytali, to by prawdopodobnie nie było tego widać. To jest pierwsze. Na drugie, na żywo już je trochę bardziej widać, ale to jest dalej za mało. Tak jakby w tym momencie my nie potrzebujemy par butów, o których wiemy, że mają detale, tylko potrzebujemy par butów, które pokazują, że mają detale. Dokładnie, bo one naprawdę, jak wam takie pokażę, z daleka jeszcze nie wiem, jak tutaj wiecie, bo światło tutaj jest takie, jak dokładnie w galerii, czyli jest oświetlone po prostu te no eksponaty. No niestety nie oświetlają nas. Nie my. I no, mamy tutaj koronkę na języku, mamy koronkę na 3 paskach, mamy uśmieszek z tyłu, mamy jego podpis na wkładce buta. Jest ta kolorystyka biało-czerwona, czyli ta polska, tak, srebrny. Jest tutaj dosyć dużo tych rzeczy, właśnie tylko one się nie wyróżniają w żaden sposób. Właśnie to jest problem. Buta, nie? Nie? My też wczoraj o tym rozmawialiśmy, jak to mogło wyglądać od strefy projektowej i doszliśmy do tego, że musiało wyglądać tak, że słuchaj, za 2 miesiące wydajemy buta, nie? Co z nim robimy? Musimy coś zrobić, nie? Wybierz sobie kolorystykę. Tak, no. No ale to mogę chociaż, nie wiem, do tych tatuaży na zapiętku. Tak, tak. No dobra, weź, ale już się wypchaj, nie? No, już daj nam spokój. Że było to takie właśnie, myślę, że trochę na szybko robione.
tak czy siak, według mnie jest to mega sprawa i nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, jak to jest ważne tak jakby dla rynku w Polsce, że taki but został wydany, bo jak popatrzycie na zagranicę, to naprawdę mega mało osób ma buty takie, jeżeli chodzi o artystów, z Adidasem. Jak już to są sklepy, jak już to są jakieś galerie, jak już to są projektanci, designerzy, ale artyści mamy naprawdę ich bardzo, bardzo mało, a to, że one się nie wyprzedały, to mówmy się, Fear of God też się nie wyprzedaje jakby na Adidasie. A skoro Fear of God się nie wyprzedaje na Adidasie? Które jest jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Nie wyprzedaje się też czasami nawet buty od Bad Bunny'ego. Niektóre tak, niektóre nie. Więc no to nie działa tak, że wiecie, co nie wrzucimy, nawet jak będzie miało mało sztuk, no to się wyprzeda po prostu. No, tak rozmawialiśmy, gdyby te buty wyszły 2 lata temu, to mogłoby wyjść ich 4 razy więcej, 20 tysięcy sztuk. One tak, oby wszystkie zeszły, tak. I jeszcze byśmy liczyli dolary z resellu, tak? Dokładnie. Taka byłaby prawda, bo 2 lata temu rynek był taki jeszcze, że jakiejkolwiek kolaboracji byś nie wpisał i jakbyś jej nie zrobił, ważniejsze było to, co było po X-ie, niż to, jak wyglądały faktycznie buty. Plus Mata był dużo bardziej popularny niż aktualnie. No to jest problem tego, że Mata poszedł gdzieś tam z twórczością bardziej w swoją stronę i tym, co on czuje, a nie to, co chcą masy. Bo to nie jest już młody Matczak, tak? To jest zupełnie, to jest zupełnie inny Mata. I no nie wszyscy ludzie kupują go takiego, jakie on chce być teraz. Dokładnie, także ja bym też jakoś tam nie wyszedł psów na tę kolaborację, ponieważ no, jest to coś nowego, jest to pierwszy strzał i zobaczymy, czy będzie się coś dalej działo w Polsce, bo wydaje mi się, że rynek tutaj u nas jest naprawdę mega mocny aktualnie. Te buty, tak jak większość, właśnie możecie zobaczyć w galerii w Starym Browarze i przejdziemy sobie właśnie do samej tej galerii. Postaram się tutaj wrzucić też filmik jakiś promocyjny z tego miejsca, gdzie jest fajnie nagrany, żebyście zobaczyli, co tutaj jest dokładnie, jakieś przebitki porobić też z naszych kamer, z ujęć albo z rolki, którą gdzieś tam na pewno przygotuję, ponieważ jest tutaj naprawdę masę rzeczy, od tych takich disneylandowych po prostu produktów, które jak wszedłem i zobaczyłem moje Lebrony, 15 skif i to dokładnie ten cywice jak chcę. Ile razy ja słyszałem już o i tych ja Lebronach. Mam takie, no serio, że to można jakoś rozkręcić czy coś. Czy to można... Ale one akurat były chyba nad otwartą getą. A nie wiem, ale to byłem taki po prostu, że wow, że nawet te buty tutaj są. Jest tej masę butów takich jak Diory, jak Chunky Dunky. Jest po prostu tych takich najbardziej hype'owych, które znamy. No to właśnie to są pary, które właśnie jakby w ostatnim czasie wychodziły, które dokładnie. Powiedzmy, że no nie są jakieś super innowacyjne, ale są połączeniem takich firm, takimi projektami, że sama cena robi na tobie ogromne wrażenie, tak? No czy i sam projekt też w ogóle, no bo wiadomo, że Diory na przykład no, dla mnie to jest jeden z najlepszych w ogóle projektów, jaki powstał tak ładnie połączący tak jakby dwie firmy, że wow, po prostu. No i jakby łączący te vibe'y przede wszystkim, tak, no, tam, chodzi, tam czuć klimat obu tych firm naraz. Dokładnie, że masz niby Jordany, ale widać, że one są zrobione z Diorem po prostu, nie? I jest tutaj po prostu multum tych projektów. Mamy też pokazane starsze modele wydania, których ja sam nie widziałem, na przykład nie Adidasy, te, które widziałem, co można było pomalować i był specjalny zestaw do malowania po prostu, taki tak, z farbami no, u góry. Super to było. Wiesz, są ponad 100-letnie tutaj po naszej lewej stronie, dokładnie. Maciek musisz wrzucić ich nagranie, ponad 100-letnie konwersy, już tak. Takie totalnie rozpadające się, które w swojej urnie muszą trzymać konkretną temperaturę, żeby w ogóle egzystować dalej, że tak powiem. Dokładnie, no bo to buty się potem rozpadają. Mamy Vansy z tą taśmą klejącą, która miała właśnie nawiązywać do tego, że skaterzy obrywali sobie tą górną część buta i zaklejali, żeby było wygodniej. Więc no ogólnie, żeby się nas dobrze zrozumieli, to nie jest współpraca jakaś jest reklamowa, współpraca, nie zapłacili nam za to dosłownie. Dokładnie, to jest po prostu to jest nasza pokazania, inicjatywa, bo chodzi o to, że tak jak ja się wczoraj śmiałem, że ja nie wiedziałem, że takie rzeczy w Polsce są dozwolone, nie? No. Mi się takie rzeczy kojarzyły z Dalekim Zachodem, z Ameryką i tak dalej, a nagle mamy coś naprawdę godnego tego community światowego u nas w Polsce na 3 piętrach, na ogromnych połaciach terenu. No i nie chcę wiedzieć, ile to wszystko kosztowało, gdybyśmy chcieli sobie naprawdę, to wszystko wydać. Więc naprawdę ta wystawa będzie tutaj 5 miesięcy. Będzie do 10 marca, także jest masę czasu, żeby to tutaj odwiedzić. I to też nie jest drogie, bo z tego, co rozmawialiśmy, to te najdroższe bilety kosztują 40 zł, tak. A jest masa ofert typu darmowe wtorki, pierwsze w dokładnie. Miesiącu, 1+1 dla studentów i tak dalej. Jak ktoś pokombinuje, to tu może wyjść za darmo nawet. No, nie? Więc także wystarczy trochę się doedukować. Dokładnie. Więc przede wszystkim nam chodzi o to, żebyś przekonać was, żeby tu przyjechać, bo warto. Bo tak, my jesteśmy tak. Bardzo pozytywnie zaskoczeni, wręcz zachwyceni, no. Bo naprawdę robi to ogromne wrażenie.
I pomimo tego, że nie jest to we Wrocławiu, a bardzo chcielibyśmy takie rzeczy we Wrocławiu, no to ja na pewno przynajmniej raz jeszcze tu wrócę. Dokładnie. No i jest to rzecz, która nie wiem, czy w ogóle miała miejsce w Polsce wcześniej, żeby tak jakby miejsce jakieś współpracowało z Muzeum Designu w ogóle z Londynu. Już współpracowali wcześniej z tego, co mówili, ale nie przy okazji właśnie wystawy butów. Samo to, jakie możecie tutaj zobaczyć te projekty, ponieważ no, mamy te pierwsze piętro, o którym ja mówię, że jest takim Disneylandem dla sneakerheadów, którzy gdzieś tam weszli do świata butów, powiedzmy, w ostatnich 10 latach. Jest to piętro, w którym my jesteśmy aktualnie i tutaj jest naprawdę masę butów, które zostały stworzone w jakimś celu. No, taki dział technologiczny taki trochę. Dział technologiczny, albo do biegania, albo do koszykówki, albo do, wiecie, nie wiem, triathlonu, do sportów lekkoatletycznych. Jest tego tutaj po prostu multum takich butów, których nigdy wcześniej, mogę się założyć, że nie widzieliście totalnie, bo ja sam nie widziałem połowy z nich i zastanawiam się, na przykład niektóre, takie jak na przykład te Adidasy albo Pumy z tyłem, który można było podłączyć do komputera, to pamiętam, że gdzieś tam to było pokazywane. No ale to reklamach. Dlatego, że to były te pierwsze, nie? Dokładnie. I one się przebijały. Ale jest tu masa innych, które no w ogóle od czapy, nie? Wyglądają i no bo to nigdy nie były, nich, jakby nie? Właśnie te buty, które no widzicie na tym piętrze, to nie są te najbardziej spopularyzowane buty, tak. Tylko to były buty, które miały odpowiadać na konkretne potrzeby konkretnych osób i jak do tego dochodziło, no nie? Jak odpowiadali, nie wiem, na potrzebę gościa, który biegał w maratonie 20 lat temu, a jak 30 lat temu i jak to się dokładnie zmieniło na przestrzeni czasu. I to jest mega wartość właśnie z tej drugiej strony, do której w tej chwili znowu moda wróciła, czyli tej użytkowości. Tak? No, użytkowej po prostu. Użytkowej formy butów, tak? Jako urządzenia po prostu do chodzenia, a nie wyrażania sztuki, tak jak jest na tym najwyższym piętrze. Dokładnie. No, mamy tutaj jakby właśnie te piętro hype'owe, jest to piętro technologiczne i na dole jeszcze jest piętro pokazujące to, co dzieje się aktualnie gdzieś tam w kulisach samego świata butów. No, jaki jest pomysł na przyszłość tego wszystkiego. Dokładnie. Jakie są technologie nowe, możecie zobaczyć rozkrojone buty po prostu od zewnątrz, jak one wyglądają, jak się je składa, jakie mają materiały osobne po prostu, gdzieś tam rozłożone po prostu na czynniki pierwsze. Jest bardzo dużo szkiców starych modeli też, które można zobaczyć. Ja pokazywałem, że dla mnie to jest w ogóle wow, że można zobaczyć właśnie jakieś szkice, które były robione gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu i w jaki sposób były rozkminiane niektóre elementy, bo jest to mega ciężka rzecz do zrobienia, bo kiedyś próbowałem sobie na przykład swoje jakieś szkicować, no to trzeba mieć naprawdę tego mega głowę, żeby rozkminić każdy element, że jak nawet to powinno mniej więcej wyglądać. No i na dole można też jeszcze zobaczyć dużo technologii, które mają wchodzić od 4D Adidasów, od Sparley współprac, które mają z włókien po prostu przetworzonych rzeczy z oceanu. No po prostu. No ogólnie taki tam też jest bardzo właśnie ten duży motyw właśnie recyklingu albo dokładnie butów, które mają być potencjalnie odnawialne, tak jakbym był ten pomysł Adidasa, że kupujesz buty, chodzisz tak w nich, później je oddajesz i one są przerabiane na nowe buty. Dokładnie, tak? No. Więc ogólnie te ostatnie piętro jest bardzo poświęcone właśnie tej tematyce, gdzie to pójdzie dalej. Są też projekty typu, że są dunki zrobione to jakby na lewą stronę. Tak, są wywrócone w ogóle. Tak jak kojarzycie backpacka w liceum, jak się brało plecak, gdy walało wszystkie rzeczy na lewą stronę i z powrotem. No to tak wyglądają te. O, kebab też był dobry. No, backpack to wiesz, to ja już zaciągnąłem z zagranicy. No. Światowy chłopak, no. Ale są też te takie kapcie, które są złożone. Jest tam modeli Nike. Tak, no. Nike, ASICS-a, Adidasa, tak, to wszystko jest tak dosłownie, to wygląda jak takie klapki te pielęgniarskie, jak w szpitalach chodzą lekarze czy pielęgniarki. Dokładnie. Więc też właśnie jakby w tą stronę. I na dole, na ostatnim piętrze też są kosze. I teraz zwróćcie na nie uwagę, bo wczoraj nie zostało to wytłumaczone podczas tej oficjalnego otwarcia i dużo osób nie wiedziało, co z tym chodzi. Tak. Więc jak będziecie się wybierać, to są kosze, na którym pisze śmieć czy sztuka, tak? Tak? Chyba dobrze kojarzę. I ogólnie, nawet jeśli tam nic nie będzie, to zabawa w tym polega, żeby ludzie tam rzucali swoje stare, zniszczone pary i na końcu oni chcą zrobić z tego dodatkową instalację artystyczną. Tak. I jest tam jakiś konkretny pomysł, oni nam tego nie zdradzali. Plus jeszcze do recyklingu. Plus jeszcze, ale to już po wystawie, tak, nie? Dokładnie. Ale chodzi o to, że tam jest jakiś konkretny na to pomysł, więc jeśli będziecie się tu wybierać i macie jakieś stare, zniszczone buty, to nie do śmietnika, weźcie je tu ze sobą, wrzućcie do tego kosza i razem stwórzmy
kolejną część tej wystawy, nie? Dokładnie, tak. No bo jest to coś takiego, że akurat tam w środku powinno już być trochę tych starych butów, tak, żeby ludzie ogarniali, ludzie że wiedzieli, wrzucać, o co chodzi, nie? Dokładnie. Ale ogólnie sam zamysł już widziałem też w Budapeszcie, w sklepach, że zaczyna się właśnie robić coś w ten deseń, że i wygląda to całkiem spoko i dodatkowo można to potem faktycznie dać na recykling, niektóre elementy gdzieś tam odnowić i wykorzystać ponownie, także jak dla mnie też mega inicjatywa. No i oczywiście jest tutaj też pełno informacji na ścianach, na jakichś logotypach, na jakichś, nie wiem, też plakatów, zdjęć starych. No, także możecie tutaj chodzić naprawdę bardzo długo. Jeżeli ktoś jest zajawkowiczem, no to może tutaj chodzić, żeby przeczytać wszystko, no to to trwa i trwa i trwa. Także. No tak, no bo musicie wziąć pod uwagę to, że jeśli chodzi o same banery, czyli to, co możecie przeczytać, no to jest dosłownie od samej początków kultury sneakersów, od lat 70., 80., po dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o historię. Jest bardzo wiele informacji, ciekawostek, technicznych danych i tak dalej. Jest cały, nie wiem, takie zrobione w korytarzu taki przewodnik po świecie sneakersów od tej strony, że gdzie najwięcej się produkuje, alfabet czy tam słownik, jak poszczególne elementy się nazywają. Do tego wszędzie macie porozstawiane telewizory, gdzie, tak jak nam powiedzieli, gdybyście chcieli obejrzeć wszystkie materiały wideo, to samo obejrzenie tych materiałów wideo do kupy to jest 2,5 godziny. Więc tutaj, jeśli chcecie dosłownie wszystkiego zaciągnąć, a patrząc na to, że wystawa będzie 5 miesięcy, to myślę, że na co dzień tu nie będzie jakichś wielkich tłumów, będzie naprawdę można spokojnie sobie to obejrzeć. Więc tak 3-4 godziny, to naprawdę zagłębiając się w temat, a nie tylko tak przejść, o te fajne, a te mi się nie podobają, tylko tak faktycznie wejść tu i zobaczyć wszystko, to 3-4 godziny i naprawdę wtedy będziecie mogli wyjść i powiedzieć, że te 90% wszystkiego przyjęliście. Nie? Także zapraszamy Was do przyjazdu po prostu do Poznania. Wziąłem mikrofon od Maksia, bo po prostu padł mikrofon jeden. Zaraz obczajimy czemu, ale tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby faktycznie promować takie fajne miejsca i ja nie potrzebuję do tego, że tak powiem, żadnych środków pieniężnych. Jeżeli widzę, że coś jest naprawdę dobre, to warto Wam to pokazać. I dlatego wymyśliliśmy, żeby właśnie zrobić taki podcast tutaj. Dlatego naprawdę obczajcie tę miejscówkę, bo warto i wydaje mi się, że no, oprócz tego może być tak, że długo nic nie będzie podobnego w Polsce po prostu. No pamiętajcie, że też nie wszystko się robi dla pieniędzy, no nie? My nagrywamy te podcasty nie dlatego, żeby zarabiać miliony z YouTube'a, bo nie zarabiamy milionów z YouTube'a, tylko robimy gdzieś to bardziej z pasji i zajawki i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten rynek sneakersów w Polsce i ogólnie na świecie jest trochę w tej chwili w odwrocie, więc tym bardziej taka akcja, tak jak mówisz, po pierwsze może szybko się nie powtórzyć, a po drugie jest fajnym, to jakby takim w tym momencie takim ostatnim dzwonkiem, żeby to zrobić, no bo nie wiemy, jak to dalej będzie się rozwijać, czy to dalej będzie szło w tą stronę użytkową i nie będziemy kupować butów dlatego, że nam się jakoś super bardzo podobają, tylko przede wszystkim, nie wiem, są wygodne albo spełniają swoje funkcje i tak dalej. No nie wiemy, jak to się rozwinie, bo to gdzieś tam wyjdzie naturalnie, jak bardzo sztucznie byśmy chcieli, nie chcieli tego kreować. Nike już próbował i wiemy, jak to się skończyło, więc wykorzystajcie te 5 miesięcy, to jest naprawdę bardzo dużo czasu, żeby tu przyjechać, żeby to zobaczyć, no bo jedno, że długo takie coś nie będzie możliwe do zrobienia, po pierwsze, bo to Polska, a po drugie, bo gdzieś to jest w odwrocie. No zobaczymy też, jak to się będzie wszystko rozwijać. Ja mam jednak nadzieję, że to wszystko odbije się i może nie wrócą stare dobre czasy, bo to też nie o to chodzi, ale rozwinie się w jeszcze nowym, ciekawszym kierunku. Dokładnie, także dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy podcastik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pokażemy Wam tu, mam nadzieję, jakieś parę przebitek, raczej w pionie, bo po prostu też mam bardzo dużo w pionie ponagrywanych. A tak, no to widzimy się w kolejnych odcinkach serii Takie Buty. Do zobaczonka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.